Witam na kanale Telka 24. Dziś pokażę, jak prosto zrobić własną listę kanałów na dekoderach Polsat Box 4K oraz Evo Box 4K. Oprócz tego pokażę, jak tę listę edytować oraz jak zmieniać kanały na tej liście. Dekoder podłączyłem pod monitor przenośny firmy Medialove. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten monitor się sprawuje, link jest pod filmikiem do jego prezentacji. Dobrze, jeśli chodzi o samą listę kanałów, żeby ją otworzyć, na pilocie od dekodera wymieramy zielony przycisk z domkiem. Na środku pilota go możecie znaleźć. Następnie strzałkami wybieramy kanały TV. Potwierdzam oczywiście przyciskiem OK. I w menu na samej górze, jak widzicie, w tej chwili mamy już listy utworzone przez operatora. Jeśli chcemy dodać własną listę, to musimy wybrać edycja, nowa lista. Możemy sobie ją dowolnie nazwać. Ja ją nazwę na razie AAA. Oczywiście akceptuję i w tej chwili dodajemy kanały do swojej listy. W jakiej kolejności będziecie kanały dodawali, taki będzie miały numer na naszej liście. Później pokażę, jak to edytować, żeby na przykład Polsat Sport był kanałem numer 1, a nie tam którymś z kolei. Dobrze, dodam jeszcze kilka kanałów po kolei. Jak mamy już listę kanałów wybranych, które mają być na naszej liście, wybieramy niebieskie kółeczko. Pod nim jest napis opcje. Potwierdzamy naszą listę. W tej chwili mamy już listę utworzoną. Jak widzicie, mamy listę AAA ogólne. Żeby tą listę teraz uruchomić, żeby nam kanały nie działały, wybieramy przycisk EPG. Jedziemy w lewą stronę, aż będą gdzie wybór listy. Wybieramy listę AAA. Jak widzicie, w tej chwili na kanale pierwszym mam TV4, później Polsat. Sprawdzimy, czy nam się te kanały będą uruchamiały. Jak widzicie, wybieram jedynkę, mam kanał czwarty, na dwójce Polsat 2, następnie Polsat Sport. Jeśli chcemy edytować tą listę, to oczywiście niebieski domek, kanały TV. Mamy listę naszą wybraną, bo jak w tej chwili klikniemy lista ogólna, to nie będziemy mogli jej edytować w żaden sposób. Po prostu musimy wybrać lista AAA. I tu możemy edytować listę, możemy jej zmienić nazwę. Czyli w tej chwili dodajemy dodatkowe kanały. A jeśli chcemy kanały posortować w inny sposób, wybieramy akcja, kolejność i powiedzmy, jak ja miałem ten Polsat Sport, był trzeci, przyciskamy OK, pojawiły nam się strzałki, możemy go dowolnie przesunąć. Jak jeszcze raz naciśniemy przycisk OK, wskakuje nam na miejsce, które chcemy. W tej chwili przyjdziemy jeszcze Polsat HD na numer drugi. A powiedzmy TV4 nie będzie na samym końcu listy. Tak samo jak wcześniej mówiłem, niebieskie kółeczko. Wychodzimy do zakończonej edycji. I teraz sprawdzimy, czy na jedynce mamy Polsat Sport. Jak widzicie, na jedynce mamy w tej chwili Polsat Sport, na dwójce jest Polsat HD, Polsat 2. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze. Na dzisiaj tylko miało być tyle. Trzymajcie się.